11. edycja. Witajcie. Jesteśmy przeszczęśliwi, że wróciliśmy. Zmieniona formuła pod wieloma względami. Będzie się działo troszkę inaczej. Przede wszystkim, jak już widzieliście plakat, pojawiło się nazwisko Jerry'ego Hodgersa, który nie jest Polakiem, a będzie tu z nami dzisiaj. Jest Irlandczykiem. Oprócz tego mamy znakomitych gości. Wszystkich gości mamy znakomitych na rzecz. Mamy znakomitych gości, którzy przyjechali do nas specjalnie z Włoch i z Niemiec. To się zgadza. Słuchaj. Niektórzy przyjechali specjalnie z Dublina. I Kingscourt, dobrze mówię, Piotrze? A tak, oczywiście. Kingscourt, no to nie rzut kamieniem, hola, hola. Trochę daleko, prawda? Także słuchajcie, może panowie przyciągać, nie będziemy przyciągali. 11. edycję, czas zacząć. Dokładnie. Jedna rzecz się nie zmieniła na jednoczasie, czyli pozostanie niezmienna, przynajmniej na razie. To jest cytat dnia. I takowyż też przygotowałem na dzień dzisiejszy. Władysław Grzeszczyk, on coś takiego napisał. Parada paradoksów. Życie ze sztuki dla sztuki to dopiero prawdziwa sztuka. Także proszę Państwa, serdecznie zapraszam. A teraz na chwileczkę oddaję głos Marcinowi. A ja mam wielką przyjemność i honor zaprosić naszego pierwszego gościa, którym jest Piotr Czechowski. Piotr Czechowski napisał o sobie tak. Muzyką zajmuje się hobbystycznie. Gra na gitarze i śpiewa głównie poezję śpiewaną, a także pieśni religijne. W repertuarze pana Piotra znajdują się utwory skrajnej łagodności, a to oznacza, że utwory mają w sobie głęboką treść i przekaz. Sam również jest autorem muzyki, prawda Piotrze? Współpracuje z wieloma artystami piszącymi teksty i tworzącymi muzykę. Jest redaktorem Radia Niezależnych Artystów, gdzie promowana jest twórczość artystów niezależnych. Na stałe mieszka w Irlandii, w Dublinie. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Wielkie oklaski dla Piotra! Dziękuję bardzo. No i kilka takich piosenek z własnego repertuaru, tak żeby coś innego, coś nowego. Nie jest to może stricte taka muzyka rozrywkowa, pewnie skłaniająca bardzo do refleksji, ale do takiej właśnie refleksji zapraszam i zachęcam. Pierwszy utwór to jest Wojna Światów, do tekstu Marii Sikorskiej, współczesnej poetki, która zaczęła pisać zaledwie od 2008 roku, ale naprawdę w swoim dorobku ma świetną poezję, która mi bardzo przypadła do gustu i tak też właśnie jeden z pierwszych utworów do jej tekstu właśnie to była Wojna Światów. Thank you.
nocny wiatr zniknie z sześcianów wraz ze swym cieniem. Przestanie istnieć, chodźmy od tak. Nasze realne niech płynie z nurtem. Prowadzi myśli na cichy brzeg. Zbyt dużo zmartwień w przyciasnym błocie. A trzeba nadal przez życie biec. Jeszcze jakoś tak się złożyło, że ta pamięć zawodzi, dlatego się troszeczkę tutaj posługuję tekstami, no, ponieważ trochę się nazbierało tutaj w tym moim śpiewniku, tej mojej własnej twórczości. Naliczyłem ich około 80 piosenek, ale nie bójcie się, będą jeszcze dwie albo trzy, tak żebyśmy jeszcze, żeby oczywiście wszyscy tutaj mogli wystąpić i pewnie też skocznie i radośnie tutaj nam zagrają. A ja jeszcze nadal zapraszam do refleksji. Kolejny utwór za tą furtką drewnianą do tekstu Anny Zajączkowskiej, to również poetka współczesna z Warszawy, muzyka własna. Także teraz zapraszam do tej piosenki. To taka troszeczkę miłosna opowieść, także jak ktoś lubi romanse, to można się troszkę zasłuchać, tudzież ponucić sobie, może zachęcam do tego. Jeżeli ktoś załapie melodię, to można chociaż jakieś mruczando, to będzie mi też bardzo miło. I studenckiej. No i też to, o czym ta osoba śpiewa, ten autor, to o czym śpiewał, to też to przeżył. Jeżeli śpiewał na przykład o Bieszczadach, to te Bieszczady przeszedł wzdłuż i przeszedł. Także tego typu utwory on mniej więcej układa. Natomiast ten utwór dedykuję też tym wszystkim osobom, które są nam bliskie naszemu sercu, a gdzieś już po prostu po tamtej drugiej stronie na nas czekają.
przystanek do nieba. Ciągle spoglądam w martwe dni
ściska mocno pięści. Już nie wiem czemu widzę świat stojący na rozdrożu, a nam potrzeba tylko grać uczuciem bliskim Bogu. I tak jak dawniej czuję strach, gdy nikniesz bez uśmiechu. Nie chcę się trapić, nie chcę bać i myśleć, co masz w ręku. Jesteś obrońcą dobrych snów, gdy wiatr się we mnie wzmaga. Nie muszę mówić wiele słów, by poczuć oddech świata. Nie muszę mówić wiele słów i poczuć oddech świata. I poczuć oddech świata. I poczuć oddech świata. Bardzo dziękuję. Chciałam tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę dla Państwa tutaj zaśpiewać, wystąpić, podzielić się swoją twórczością. I zacznę od utworu, który jest dla mnie bardzo ważny, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. I nosi tytuł Oczyszczenie. Jest to stara piosenka, właśnie mój mąż mi powiedział, że już jest pełnoletnia, 18 lat. Patrzysz na mnie Słońca.
odbiorcę, twórcę i po prostu nie umiem inaczej pisać. W zasadzie to są bardzo osobiste utwory, które mówią właśnie o relacji mojej z moim Bogiem, która jest żywa i dlatego przenika moja rzeczywistość. I teraz będzie utwór pod tytułem Powroty, które często nie są łatwe. Na pewno dobrze wiecie, o czym mówię. Że często mamy niepowrodzę do naszego stworzyciela. Także posłuchajcie. Prosić o pomoc, leżę bezradna pod twymi stopami. Sam przyszedłeś, nie czekałeś na moje wołanie. Kiedyś nad śnieg, ja też wybieleję.